Siema, ja jestem Tricus i dzisiaj zrobiłem sekretny pokój w ukryciu przed wszystkimi, którzy mieszkają w tym domu. A teraz muszę pożegnać się z chłopakami, ponieważ oni myślą, że jadę do domu. To siema, chłopaki! Siema! Powiedziałem chłopakom, że będziemy grali w Fortnite'a, ale oni myślą, że zabrałem komputer i pojechałem do siebie. Ale prawda jest zupełnie inna, ponieważ mój komputer jest tutaj. Za chwilę wam pokażę dokładnie. W środku zrobiłem w pełni przygotowany oraz w pełni funkcjonalny pokój gamingowy. Wszystko jest bardzo solidne, a tutaj przede wszystkim jest mój komputer gamingowy, przy którym mogę nagrywać co chcę. Akurat teraz mam odpalonego Fortnite'a, ponieważ dzisiaj będziemy w to właśnie grali z chłopakami. Jedynym minusem jest to, że jest trochę zimno, ale na to też się przygotowałem. Mam tutaj przenośny kaloryfer, tylko że jest on niezbyt wydajny. Mimo wszystko jestem w stanie tutaj trochę wytrzymać i po prostu sobie komfortowo pograć. No to teraz w takim razie muszę zadzwonić do chłopaków i wszyscy się złapiemy w środku Fortnite'a. Dobra chłopaki, to skoro już jesteście, to możemy zacząć gierkę w zero budowania, ale włączcie nagrywanie, ponieważ no chciałem z tego zrobić odcinek, więc wiecie, no trzeba wszystko nagrać. Lecimy panowie! Lecimy, a jesteśmy w zero budowania, ponieważ sponsorem dzisiejszego odcinka jest Epic Games, którzy dodali w ich grze Fortnite zupełnie nowy update, który dodaje bardzo wiele rzeczy, między innymi nową mapę i biomy, które są bardzo ciekawe, ponieważ teren nawiązuje do rycerstwa oraz średniowiecza. Także została odświeżona grafika, która ma nowy silnik Unreal Engine 5. W Fortnite także możecie teraz jeździć crossami i zostały zmienione bronie podstawowe, a także zostało dodane rozszerzenie rzeczywistości, czyli system losowo przyznawanych rozszerzeń, dzięki któremu wybierasz perki na resztę meczu. Ale to nie koniec, dzisiaj z chłopakami będziemy grali w mapy kreatywne, które nawiązują także do średniowiecza, a do Fortnite'a w Battle Pass został dodany strój Geralta z Rivii. A wiele z nowości będziecie mogli odblokowywać za pomocą specjalnej strony internetowej oraz zadań, na których ukończenie macie 5 tygodni. Tak więc zapraszam was bardzo serdecznie do sprawdzania tych wszystkich nowości. Link do Fortnite'a znajdziecie w opisie, a ja teraz przechodzę do testowania tego wszystkiego. To co, wyskakujemy? Let's go! Wyskakujemy, dawaj! Dobra, trzeba do broni. Bądźmy może mniej więcej razem skupieni. Dobra, to chodźcie na dach. Najlepiej schodzić z dachu w dół, nie? Bo nie możemy się budować do góry. To lepiej, żeby zebrać wszystko, musimy od góry. Ej, tutaj ktoś jest. O kurde, uważaj. Nawalam kilofem. Dobrze. Ma shotguna! O kurczaki! Spagowałem się. Shotgun kontra kilof! Dasz radę? Strzelam do niego! Wybucha! Dawaj, widzisz mnie? Mniej więcej tylko, ogólnie nie widzę. Jesteś za ścianą. Ile razy go trzeba walnąć, żeby go rozwalić? Nie wiem, ale jesteś wybuchnie! Jesteś tu, Zipek? Jestem! Jesteś tu? Jestem! Dawaj! Dobra, dawaj, dawaj, wywalaj typa. Ja to nie jest gracz! Typa. To była Julka! To czemu zaatakować Julkę? Jak to nie był gracz? Tutaj w tym miejscu, słuchajcie, jest takie specjalne pole, które musimy przechwycić. Jest typ! Jest dobra. Typ! Chodź do mnie, chodź na chwilę do mnie. Widzę go. Poczekajcie. Ktoś tu jest w moim domu, chodźcie tu. Dostał? Tam gdzie ja jestem. Wybuchnie! Wybuch! Ale to było zarobiste! Gosio! Za wami! Ta, jest, leży. Co jest? Ogarnij ja tą dziwną broń! Ale to jest zarąbiste. Co jest w ogóle? A ona jest mocna? No, taka spoko nawet. Tutaj musimy wejść i zobaczcie, teraz mamy w Fortnite takie specjalne pola, które jak będziemy wystarczająco długo stać w tym miejscu, to dostaniemy z niego loot! Tylko kto to jest? Ktoś do nas nawala cały czas i to jest dokładnie zawsze tak wygląda właśnie. Przejmowanie strefu. O nie, brak amunicji. I do tyłu, poczekajcie, do tyłu mu. Dawaj go! Leży, jest. Nice! Jeszcze jeden jest tutaj w budynku, tu! A ja nie mam broni! Panowie! Gdzie? Ja mam. Co jest? Zrobiłem ci schody. Miało nie być budowania. Dwóch na jednego! I co? Dobra. Jest! Dobrze, daliśmy radę. I itemy! O, dostaliśmy! Przejęliśmy! Patrzcie, bardzo ile mamy dobrze. Itemów dobrych, niebieskich! Dobra, wezmę sobie to. To mi się też podoba. Weźmiemy sobie może to. Dobra, już ogólnie możemy stąd iść chyba. Ej, początek dobry mamy, trzeba przyznać. To prawda, no ile my mamy? Pięć! Pięć z chłopaki! Nice. Co? Wow. Patrzcie! Tam jest latający dron! Ale zarąbiste! Co? Ty, chodźcie do tego drona! Ty, jak w prawdziwym życiu normalnie. Trzeba patrzcie, drony latające, trzeba je zestrzelić! Dawajcie, zestrzeliwujemy drony!
Dobra. O, i wypadły itemy! Bo zipek wszystko. Chodźcie itemy! Ta. Jeszcze więcej itemów? Ej, no. My mamy takiego dropa. Dobra, lecimy, słuchajcie, panowie, trzeba znaleźć kolejnych gości. Aha. Pod siódemką pamiętajcie, że macie te ulepszenia, trzeba przez cały czas się ulepszać. Pod siódemką ulepszenia? Co to znaczy? Aktywuj, pierwszy szturm. Panowie, w każdej rundzie teraz w Fortnite zupełnie inaczej wygląda gra, dlatego że możecie sobie ulepszać postać jak chcecie. Macie mnóstwo ulepszeń, jakichś takich, wiecie, upgrade'ów, skilli i tak dalej. Please. Jest gość! Chłopaki! Gdzie? Tutaj, po lewej! Uciekł! O nie! Ej, jeszcze jeden! Tutaj! Dobra, dobra, leży! Dobre! Jest! Można biegać! Gdzie mogą być inni? Panowie! O! Strzela do mnie! O, o, o! Co ty? Jest. O kurde, panowie, mamy obaj młotki! Pa! A po co te młotki? To chodź, weźmiesz sobie ten drugi. Tu na bank ktoś będzie, a. I patrz! O! Widzę kogoś! Oła! Czemu mnie tak wystrzeliłeś? Sorry. Widziałem tutaj gracza na górze tego budynku. Jest. Musimy do niego lecieć. Tutaj jest. Musimy zburzyć budynek, dawaj! Dawaj tymi młotami. Burzymy, jest typek! Ja go rozwaliłem młotem! Lecę do ciebie, Jack! Pomogę ci! Ale mnie wywaliło! Łapu! Ale to poleciał! On tam leci! On tam po lewej leciał. Tak, tak, widziałem. Uwaga, lecę do niego znowu. Ciu! Poleciał znowu! Coś, a jak zrobiłeś, że do niego wyskoczyłeś, zipek? Prawym przyciskiem myszy. Uuu! Coś leci tu. Ej, fajne są te młoty. Fajne, no. Halo, halo, gdzie się chowacie? Zostało 34 graczy. Ej, tu jest indyk. Indyk. To jest kurczak przecież, nie indyk. Jaki indyk? Ale złap go. Złap go, złap go, złap go. Nie, to jest indyk. Ja chcę go złapać. Jest, mam to go. To jest A może kurczak? Nie wiem. Ej, słyszę samochód albo motor. Tak, słyszę motor, chłopaki. Gdzieś tam ktoś jeździ motorem. Trzeba do niego iść. Tak, właśnie. Jest, widzę, tu jest, samochód. Lecę Ej, do niego młotem. Wyskoczmy zaraz młotami na tego typa. Lecę za nim. Ej, czy to jest gracz, czy to jest bot? Gracz. O kurczaki! Ej, chłopaki, pomocy, pomocy! Idę, dostałem idę, mocno! Idę, idę. Leżę! Co jest grane? Czekaj, Ernest! Ej, to są mocni gracze. Musicie wziąć moją kartę i uciec szybko do tego. Gdzie jest twoja karta? O nie, o nie, o nie, dawaj go. Gdzie nie zauważyłem gracza! Nie. Nie zauważyłem! Oni są prawie, że niewidoczni. Wybuchnie się! O nie. Łukasz, zostałeś sam. Dobra, ratuję dupsko. Dawaj, Jack! Aaa, ale było blisko! Ale on mi legendarne itemy, no! Właśnie, niestety, stary, nie miałem snajpy, bo ja przypomniałem się, w Fortnite jestem dobry ze snajpy. Ale nie miałem jej. Dobra, chłopaki, poczekajcie chwilę, ja idę sobie zrobić herbatę. Dobra. No dobra, ja też zaraz wracam, wiecie? Ej, słuchajcie, widzowie, Zipek teraz powiedział, że będzie sobie robił herbatę, więc szybko odpiąłem kamerę, spróbuję się gdzieś schować, tak żeby go nagrać, jak to robi, a potem może uda się mu ją zabrać. Chcesz herbatę? Dobra. Udało mi się nagrać Zipka, ale teraz to nie jest mój jedyny cel. Dlatego, że z tego co widziałem, to on zostawił herbatę na blacie. I ja spróbuję mu ją teraz zabrać, a następnie zobaczymy, jaka będzie na to jego reakcja. Patrzcie, jest tu, jest głośnik Zipka, weźmy sobie go od razu. I herbata. Dobra, chłopaki, jestem, też sobie zrobiłem herbatkę. W tym trybie mamy walkę mieczami i kto pierwszy pokona 15 graczy, wygrywa. Tutaj się klika na tą tablicę zadań. I następnie po prostu przytrzymujemy, potwierdzamy i jesteśmy, że... Jesteśmy, będziemy walczyć między sobą? No, z tego co widzę, to tak. O kurde, panowie. Wielki pojedynek. Ja mogę cię atakować? O, o, co ty zrobiłeś? O nie! Nie wiem. Tak, trzeba przytrzymać przycisk ataku i mamy super moc, uwaga. I... O! Wir! O, co jest? Ale mnie uderzyłeś. Kurde! Co jest, można blokować? Można uciekać. Dobra, wielki skok i... Patrz na to, Zipek. Co ty zrobiłeś? Jeee! Ale ej, blisko. Co? Jeszcze żyjesz? Ała! Bardzo dobrze, chodź, Jack Frost. Jaki super skok żeś odwalił. Kurde, nie wiem, jak ty robisz ten super skok. Musisz mnie nauczyć Nie wiem, tego czy skoku. Ci mówić, bo wtedy mnie pokonasz. To aż tak jest mocne? To może byś no, powiedział. A nie widziałeś, że dzięki temu was rozwalam? Atak w skoku, w powietrzu. Tak, okay. Wracam! Bang! To zapraszam do walki ze mną, Jack. Wow, 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 wow! Walcz ze mną lepiej!
Jak wy to robicie? Co się klika, żeby... Przytrzymuję! O, przytrzymuję atak! Nie, ale ty w ogóle nie trafiam! Ja też nie! O, nie trafiłem pierwszy raz! A! Przegrałem nie trafiając! O kurczaczki! Nice. Ale przynajmniej ciekawy jest ten poziom, czy nie nudzę przegrywając. Ja nie chcę! Nie! Nie! Jest! Jest! Jaki ty jesteś mocny, Ernesto! Ile masz medalionów? Jak to 15? Aaa! O kurczę. Ja zero. Panowie, proponuję grać do 3 medalionów. Nie, nie! Chodź tu, chodźcie tu! Jest, dobrze! Yes. Dobra robota, ale tam, ten medalion jest mój, oddawaj go! Nie! O kurde, ale zlamię... O, jest! I panowie, wygrałem! Co ty mówisz? Masz 15? No. Ej, nie możemy pozwolić mu teraz dojść do bramy, stary! Dawaj, trzeba go atakować, on musi dojść do bramy, szybko! Wracaj jest. Tu! Jest! Jestem! Nie. Wygrałem! Nie! I uwaga, mogę teraz medytować w miejscu mocy! O nie... Dobra, zaraz wracam, idę herbatkę wziąć. Dobrze, ja czekam! Sipek mówi, że bierze sobie herbatę, musimy bardzo cichutko stąd wyjść. Tak? Czy brałem twoją herbatę? Nie! Bo siedziałem w pokoju cały czas! A czemu pytasz? Wziąłeś herbatę i ją zgubiłeś, co nie? Jak zawsze! W sensie, no nie herbata, ale coś zawsze musisz zgubić. Nie, ja mam tu swój. Ja mam, to jest mój, twój jest niebieski. Przecież. Robiłem sobie herbatę i nie mam. No, ja się nie ruszyłem z tego pokoju podczas grania, przecież gadaliśmy cały czas. Zgubiłeś na dole, pomógł ci szukać, czy nie? Nie, chodź, bo gdzie jest ten kubek? W sensie, a, gdzie się Dobra, udało mi się wrócić, zanim oni weszli na górę. Ja pierniczę. Usłyszałem, że schodzą i szybko do nich wybiegłem, żeby ich nagrać. Halo? Jesteście? Jestem, ale normalnie Łukasz mi wypił herbatę. Co? Łukasz ci ukradł herbatę? Nie, właśnie zgubił herbatę i mówi, że ja mu wypiję w trakcie odcinka, jak cały czas gadałem bez przerwy prawie. Kurde, no to nie zazdroszczę, stary. U mnie jest jakoś trochę zimno ogólnie i też sobie piję herbatę za herbatą, stary. To zamknij okno, może, żeby ci nie było tak zimno. No wiem, wiem, wietrzyłem w chacie. Dobra, jeszcze się wyciszyłem na chwilę, tylko po to, żeby wam powiedzieć, że trzeba spróbować przede wszystkim, czy dobra ta herbata zipka. Pyszna i przyda mi się tutaj, jako że jest dosyć zimno. Dobra, odciszamy się, żeby to nie było zbyt podejrzane. Teraz jesteśmy na kolejnej mapie, w której mamy do wykonania dużo różnego rodzaju zadań. Okej, tutaj królewski błazen. Błazen żartował ze wzrostu króla i jest teraz jest ścigany za swe niecne uczynki. Eskortuj go przez miasto i eliminuj wszelkie zagrożenia, dopóki bezpiecznie nie opuści miasta. Okay, dobra, potwierdź. Czyli musimy iść tutaj. O, protect and escort. Jest tutaj. Nice, okay, to sprytne. Bardzo i to mieczami. Wszystko jest wyjaśnione. Panowie, ej, to jest fajne. Jesteśmy teraz razem, ogółem. No, siema, ziomek. W końcu. To jest błazen? To jest błazen chyba. Możesz doprowadzić mnie do statku? Czyli... No jasne, ale pozbieram przy okazji monety. Let's go. Czemu tu eskorcie? Ale to wy też macie chyba swoje, nie? Co? Każdy ma swoje monety, tak mi się wydaje. Tak? O, dobra. Aha. I teraz wrogowie? One się pojawiają cały czas. Panowie, są strażnicy, zobaczcie! Trzeba ich pokonać, szybko lecimy do nich! O-o. A mamy nasze umiejętności? Tak, tylko że... No oczywiście, bo się ich nauczyliśmy, tylko... Nie wiem, jak się ich używa, tylko ty umiesz tego skoku używać. Nie, nie ma skoku tutaj. Bo to były dwa miecze, jeden miał skok, a drugi miał drugie. Ej, nie dajcie się trafić, panowie! O-o, ile oni damage'a zadają, co jest? Tak, tak, no, trzeba się obraniać chyba. Dobra, trzeba... Wow! Jest! Dawaj się dalej! Bardzo dobrze. Okej, idę do ciebie, HP. Jack, pomogę ci. Uwaga. Nie, wystarczy, Dobrze! Okej. Tutaj są jeszcze jacyś? Okay, ale jeszcze tam są strażnicy. Patrzcie, jeszcze 3 strażników tutaj zostało nam do pokonania. Ej, panowie, znalazłem kolejnego respa strażników. Okej, strzelam do niego z łuku. Ile ich jest? Dobra, uciekniemy lepiej. Łuki, Ej, tutaj są ulepszeni strażnicy. Ja mam 10 HP. Chłopaki, eskortujemy go dalej. Gdzie on jest? Tutaj, dobra, zarąbiście. Teraz mamy iść tutaj. Monety sobie weźmiemy. Monety pozbierane i zobaczmy, co tym razem mamy do zrobienia. Uuu, zobaczcie, tu są lepsze łuki, panowie. Pierwotny łuk płomienisty, a tutaj pierwotny łuk po prostu. Ile kosztuje ten? 5 tylko monet. Jest, mam. Biorę tego. Ja biorę ten najlepszy. Ale ten drugi ja też dwa kupiłem. Sobie. Dwa po 8. Ja też mam oba. Dobra, gdzie jest błazen? Błazen! Czemu ty tam zostałeś? Panowie, mamy kolejnych przeciwników. Strażnik. Tu mają. Dobra, teraz mamy fajne strzały. Podpalające. Wow.
Wow! Zabija od razu! Dobra, fajnie. I mamy odblokowane kolejne. Zobaczmy, co jest dalej. Co to jest? Schody w dół są! Ale zarobiste, komnata! Co? Czekajcie na naszego Protect Esport! Chodźcie po niego, Escort, sorry. Co jest ale gdzie teraz? Zobaczcie. Tu nic nie ma poza strażnikami kolejnymi! O kurde! Co to była pułapka? O. A tutaj? Co jest tutaj? Dynamit! Wow, ale tu są wszyscy... Ej, chłopaki, poczekajcie. Ja chcę wykorzystać dynamit. No, dawaj. I kolejny. Nie wybuch! Ej, Zipek! Poczekaj, nie rozwalaj ich i spójrz na mnie. O. Za późno to powiedziałeś. No nie. A co miałeś? Dynamit? Nie, to zaraz ci pokażę. Coś lepszego. Coś lepszego. Na następnych zobaczysz. Są podwójne pistolety! Co jest? Co wy mówicie, że macie... Tutaj są! Dobra, właśnie o to chodziło, patrz! Też to chcę! Wow, lepickie! Ej, tutaj śmierdzi, fu! Okropnie, co to za miejsce? O, panowie! A, to nie są już strażnicy! SCP-ki! Jakieś. Jakieś zombiaki, panowie! Spokojnie, nasze podwójne kusze mają duży damage. Jeszcze jeden został do pokonania. Dawajcie, pokonujcie ich. Daj! Wow! Znowu jest gruby! Teraz on jest jeszcze umieśniony do tego! Gruby i umieśniony! Ej, coś on jakoś nie reaguje za mocno, patrzcie. Bo jest za wielki, żeby reagować. O, udało się. Dobra robota, brawo otwarta. Dobrze, panowie. Idziemy dalej. Gdzie jest ten? Chodź tu, Protect NS. Chodź tu. Udało nam się odeskortować błazna i wygraliśmy całą rundę. Panowie, otworzycie drzwi? Tak. Nie da się. Zostałeś tam sam. Niestety, dobra. O, co jest? Co się gdzie stało jesteś? Z tobą? Dobra, panowie, została jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia i jedna mapka. Ej, chłopaki! No? Ja muszę pójść na chwilę do Żabki, dobra? Więc będę za jakieś 10 minut. Dobra, to przerwę robimy taktyczną w takim razie. Wcześniej się udało zrobić to wszystko tak, żeby chłopaki nie zauważyli, ale tym razem zacznijmy od tego, że to wszystko, kurde, pozamykam, tak żeby nie było widać. Dobra, lekko widać. Aczkolwiek nie powinni się kapnąć, więc moim kolejnym prankiem jest właśnie głośnik. Za chwilę wam pokażę szczegóły. I teraz tak, mamy tutaj głośnik, z którego będziemy puszczać jakieś straszne dźwięki dochodzące stąd. A to dlatego, że to miejsce jest na samym końcu i chłopaków będzie bardzo dziwiło, czemu tutaj słychać jakiekolwiek dźwięki. Przede wszystkim, że tutaj obok jest jeden straszny pokój. Zobaczcie sami, jest zamknięty na klucz. Oh man. A my... Włożymy ten głośnik w jakieś miejsce, z którym trudno go będzie znaleźć, na przykład za wszystkie książki. I zaczniemy na fulla puszczać straszne dźwięki. Ja muszę jeszcze ogarnąć, gdzie się schować przed nimi, tak żeby mnie nie zauważyli, a żebym mógł ich jakoś nagrać. Wiecie co? Chowam się chyba na schodach, a potem spróbuję za nimi pójść. Ej, słyszałeś to? Co? Zdaj mi słuchawki na chwilę. Czekaj. Słyszałeś? Teraz. Dobra, Zipek, przesłyszało mi się, nieważne. Przynajmniej nam się wydawało, że to myszy. Ej, Zipek, mówiłem ci, że słychać jakieś dźwięki. Znowu to słyszałem. Słyszałeś? O, teraz. Chodź, to jest ten. W sensie ja to słyszę z konstrukcyjnego. Konstrukcyjny w takim razie. Jedyny otwarty. To jak z tego pokoju... Uciekamy. Oni tam biorą klucz do tego zakazanego pokoju. Co jest? O nie, zatrzasnęły się. Ej, ten prank był za mocny. Ledwo udało mi się uciec. Zdawało mi się, że usłyszeli, jak się szarpie z tymi drzwiami, ale dobra. I uwaga, ostatnia mapka, czyli parkour. Zapraszam was, panowie, zobaczymy, czy potrafimy skakać. Okej, 3 monety, aby ukończyć szkolenie. Okej, mam zadanie. 3 monety. O, tutaj jest, zobaczcie, chłopaki, tu do mnie chodźcie. To jest, słuchajcie... Parkour dla młodych adeptów tutaj, więc no, zapraszam. No dawaj, tutaj. Jack, gdzie ty idziesz? Ten do nas, Jack, do nas. Jezu, bo mi się wydawało, na tym szarym kamieniu uwaga, jest ta moneta. Między nimi, spokojnie. O kurde, ale to pierwsza jest moneta tylko, zdobyta. Na pełnej! Ha, o, ten na raz poleciał. Uwaga, czy to się uda? O, what? Wow, przyszedłem. O nie, spadnie! Jak przeleciał. Tutaj trzeba na kuckach. Jest, mam 3 monetę. Użyj znaku art, by otworzyć bramę? A nie mam pojęcia. To nie jest tutaj. Ta? Tutaj. Tu jest pieniądz. No dawajcie, używajcie znaku. Jakiego? Wow! Let's go! Ale mocne! Panowie, monety i gigamonety, lecimy! O nie, ja nie mogę ukończyć szkolenia, jak 3 nie będę miał! O nie, musimy poczekać na Łukasza, Łukasz jeszcze nie przeszedł tego pierwszego. Co? Dobra, panowie, wcale na was nie czekam na parku. Ej, on leci, dobra, ja też biegnę. Dobra, powodzenia, ja wrócę.
Biegnę, jestem tuż za tobą, już zaraz cię dogonię. Chodź co? Tu. Ej, dobra, ja teraz już czekam na Łukasza, bo to mam, już przesada. Dobra, ja nie czekam, lecę dalej. Nie co, dalej leci Zipek? Nie! Tak. Weź swój miecz. I teraz dzięki mieczowi, panowie, mogę dalej parkurować do góry! Uuu, będziesz skakał teraz. Ja też chcę mieć. Tak, a w tym jestem wyjątkowo dobry, jak widzieliście w pierwszej babce. Dobra, i lecimy, lecimy. Wow, aha, to się tak używa. No. Się ładuje. Pyk. I teraz na samą górę i... O! Wow, jest! Otwiera bramę! Dobra, panowie, my tutaj kończymy, a wy widzowie możecie sobie zagrać w tą mapkę, kiedy tylko chcecie. Link jest do pobrania Fortnite'a w opisie, ale także kody mapek wam zostawiam w opisie. Dobra, chłopaki, dzięki za odcinek, ale teraz chodźcie do mnie. Jak to do ciebie? Gdzie? Na Mokotów? Nie. Ja też nie znam na Mokotów. Jak do mnie na dół, wiecie, dlatego że ten, że... Albo wiecie co, powiem wam po prostu na dole. Jak na dół? Nieważne, nieważne, chodźcie. Będę na was czekał przed drzwiami. Zipek, spotkanie przed drzwiami w tym momencie. Ej, to jest Ernest, on zawsze każe albo schodzić, albo coś kupić, albo coś zrobić, zawsze to jest głupie. Nie ma go w domu na pewno, to jest pewne. Ernest, Trick Tripsus! Powiedział, że przy... przed drzwiami. Co jest? Nie spodziewałem w ogóle! Co ty tu robisz? Ale jak nagrałeś odcinek? Ja pierdycham! On przyjechał na sam koniec. Nie był w Żabce! Jechał tutaj samochodem! Ja też jestem zgrzany. Stary! Serce już... Jak? Przecież musiałby na Fortnite zagrać przez telefon! Na Discordzie. Przyznam wam się. Ktoś grał za mnie, a ja tylko z wami gadałem. Dlatego tak dobrze grał. Na telefonie. Dlaczego? Dlatego tak dobrze gra. A tak naprawdę to nie, chodźcie tam, muszę wam pokazać. Ernest dał trzeci plot twist w tej grze, w sensie w tym odcinku czy to coś. Dobra, Zipek, pamiętasz jak miałeś swoją teorię, że mamy w tym domu sekretny pokój? No. No to tak się składa, że jest... Nie! O! Co? Co? Grałeś tutaj! Jaka jazda! Kiedy to zrobiłeś? No wiecie, w weekend nikogo nie ma w domu, prawda? No. Umówiłem się z Danielem, że razem sobie to wszystko skonstruujemy. Ja! I tak to powstało. Zipek, dzięki za herbatę, jest tutaj bardzo zimno. Mówiłem! 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 Nie ja, mówiłem! Ale jeszcze zostało kilka łyczków. Znaczy nie mówiłem, że Ernest, ale że po prostu, że to nie ja! Co tu się dzieje? Od herbaty, po ducha, a teraz sekretny pokój. Ale o co chodziło z tym duchem, tylko mi powiedzcie. Ta, nie. Stary, nie nabiorę się czwarty raz. Pożyczyłem twój głośnik JBL-a i puszczałem takie. Dobra, ja... Ty będziesz przynosił. Ja liczyłem na to, że to Ernesta był w rangu. Serio tam szafy postawiliście? Tak, postawiliśmy szafę. Cztery. No więc widzowie, jak widzicie, mój pokój bardzo się spodobał chłopakom. Mocny. Napiszcie wy, co o nim myślicie. A mocny. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam też na Fortnite'a i to by było na tyle. Na razie. Trz.